Cześć, witam Was. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się wydechem od roweru spalinowego. Spróbujemy go odblokować. A jeżeli chodzi o aktualności z rowerem, to już Wam mówię. Po prostu mam to koło załatwione, ale niestety rama się okazała krzywa, jest wyprostowana i miało być wszystko ładnie, pięknie, ale oczywiście spawy... Pokażę Wam to zaraz po robocie, jak nie zapomnę. Spawy, które tam są, trzymają taką blaszkę spinającą widełki tylne, są po prostu, puściły po prostu z czasem. Jest to dosyć osłabiona ta rama, więc będzie załatwianie znowu spawaniem. Pójdę do tej samej osoby, która spawała mi kiedyś widełki w rowerze Otello. Chyba, że się nie uda, to pójdę do innej osoby, zobaczymy. W każdym razie będzie to musiało być pospawane, prędzej czy później. Ale dzisiaj, żeby nie tracić czasu, postaram się odblokować wydech. Czyli po prostu odkręcić go, rozkręcić go i po prostu rozwiercić dziurkę, która tam jest w środku, żeby zwiększyć przepływ spalin, bo ten tłumik strasznie hamuje moc silnika. No i zobaczymy, co się da zrobić, także łapię go wimadło przez szmatę i zaraz się widzimy. Dobra, słuchajcie, mam go złapanego, nie mogę go za bardzo cisnąć, żeby nie pognieść tej rury. I to będzie chyba kluczyk na oko, widzę, że to będzie chyba ósemka, więc już tutaj sięgamy po ósemeczkę i zobaczymy. Muszę tu patrzeć, czy wy wszystko widzicie. I co? Nie. Dziesiątka? Już momencik, czekajcie, co dopasuje. Tak, to jest dziesiątka, powiem wam. Więc co, odkręcamy. Kurczę. Dziesiąteczką. Idzie, dobra. Zobaczę się z wami, jak to odkręcę. Mamy odkręcone, także ściągamy. Oż ty, kurczę. Czekajcie, ja to muszę dwoma rękami. Dobra, słuchajcie. Udało się, mamy odkręcone. Także wyciągamy. Tak to wygląda. No co, no tutaj... Tutaj prosta rura. Filozofii nie ma, ale tutaj... Wygląda to następująco. Poczekajcie chwilę, bo ja sobie muszę rękawiczkę zdjąć. Tutaj wygląda to następująco. Ostrość. O. Inaczej to wygląda, kurczę, niż ten wydech, co na YouTubie widziałem. Czekajcie, ja to muszę sam tutaj obejrzeć. Czekajcie, awaria, bo mi tu osa wleciała. Zaraz się jej tu pozbędę, sekundka. Dobra, słuchajcie, udało mi się pozbyć tego przeklętego zwierzęcia. Użyłem do tego obcęg i ją po prostu złapałem i wyniosłem. Se tu spsikamy, tylko odświeżaczem powietrza. Bo ją też potraktowałem pewnym środkiem na owady. Żeby ją obezwładnić, ale dobra, już nie kontynuuję, bo tak, nie kontynuuję już. Dobra, co dalej z wydechem? Moment, co tutaj z nim udało mi się zrobić? No właściwie to nic, muszę jeszcze raz cięcie i chcę to sam obejrzeć, bo w końcu nie obejrzałem, sekunda. Co wam powiem, no mojego wydechu się nie da odblokować. Na internecie ten wydech wyglądał zupełnie inaczej na tym filmie, co oglądałem. Tutaj to wygląda dużo prościej. I nie wiem, czemu on jest taki cichy, ten rower. Może tu coś jest, jakieś kurcze wygłuszenie. A mi chodzi, żeby go też podgłośnić trochę. Czekajcie, ja sobie to poskładam i spróbuję go odpalić, albo nie tak, spróbuję go odpalić bez wydechu. Chociaż kurczę, mu pasowałoby to założyć. No co, słuchajcie, no zobaczymy. Bo tutaj wszystko kurcze wygląda, że powinno chodzić, no nie wiem, czekajcie jeszcze chwilę. Dobra, słuchajcie, no zobaczymy, jak on odpali po prostu z takim wydechem tutaj, bo go zostawiłem takiego luźnego. Zobaczymy, nie wiem, jak będzie, jak się okaże, że będzie głośniejszy teraz, no to nie wiem, czego jest przyczyna. Jakie tam jest wyciszenie, może tutaj gdzieś jest wyciszenie. Jak coś, to się tutaj dziureczkę, małe wiertełko, cyk, cyk, cichutko, to tak między nami. No zobaczymy, tu i tak katalizatora nie ma, więc to na jedno i to samo wyjdzie. Dobra, idę montować, zobaczymy, odpalimy. Albo słuchajcie, wiecie co, wiecie jaki plan? Odpalamy go teraz bez wydechu, tak jak stoi. Po prostu. Zobaczymy, jak się będzie dar. Jeżeli będzie tak podobnie cichy, no to nie wiem co z tym silnikiem jest, że taki cichy. Jeżeli będzie dużo głośniejszy, to będziemy dochodzić. Dobra, także ja stawiam kamerę na statyw i zobaczymy, jak będzie sobie pyrkał. Dobra, takie ujęcie musi wam wystarczyć, tylko troszkę do tyłu z tym odjadę. Bo muszę się tam zmieścić. Żeby zakręcić pedałami, dobra, nagrywa się, to co, kranik,
Ale w ko idzie? Jak nie idzie, to trzeba przepompować. O, już poszła benzynka po palcach. Dobra, chyba poszło. No to co? Aha, chyba tak był odkręcony. Tak? Nie. Czekajcie, kurde. Dobra, spróbujemy tak. Jak był odkręcony? Tak był ten? Teraz nie wiem, słuchajcie. Dobra, spróbujemy. Paliwko w każdym razie poszło. Ze ssaniem wyłączonym. Zobaczymy, no co. Tylko z tego przestawię tutaj pedały, żebym mógł prawą nogą zakręcić. Aha, tu jest jeszcze problem, że klin wypada. To czekajcie, cięcie tego klina dobiję, bo mi się nakrętka od niego zgubiła. Dobra, słuchajcie, klin wbity, bo mi się nakrętka zgubiła. Kliny i tak będą tu nowe docelowo. Ale dobra, spróbujemy odpalić tego sprzęta. Tylko, aha, lewym pedałem mi będzie wygodniej. To po co się to Bartek w ogóle przekręcił? Jeszcze raz. Dobra, tyle. Sprzęgiełko wyłączymy. I co? Nie odpalisz chyba tak. Aż ty. Tak tego nie odpalę. Czekajcie, muszę się przestawić kamerkę. I zaraz na ogródku przejadę się i spróbujemy odpalić inaczej. Dobra, słuchajcie, ja tutaj z nim zaraz przychodzę, rozbiegam się, znaczy rozbiegam, no siadam na niego, przejadę się kawałek, odpalimy, zobaczymy. Dobra, słuchajcie, powietrze jest jako tako. Jeszcze styknie. To co, to jedziemy kawałek. Uwaga! Palisz. Się coś zablokowało, słuchajcie. Co za gówno. Dobra, jedziemy dalej. Dupa, jeszcze raz. Ale tylko jak jest to paliwo odkręcone? Jest tam coś w ogóle? Jest. Jak jest paliwo odkręcone? Do góry czy na dół? Teraz chyba. To spróbujemy z saniem otwartym do góry. To jeszcze raz się muszę wycofać, tam pod górę wejść. Jeszcze raz. Teraz zdech, bo ssanie miał. Teraz bez ssania odpali. Także jeszcze raz tam wejdę i teraz zapali. Bo ssanie, wiecie, ssanie jest po to, żeby paliwo zaciągał. Dobra. Thank you.
Widzieliście, jak ładnie pracuje? Bez wydechu nawet mi nie gaz na wolnych obrotach. Więc coś jest w tym wydechu właśnie. Przymulony jest strasznie. Albo zakładamy prostą rurę, albo wiercimy w tamtym. Piszcie w komentarzach, co mi bardziej radzicie. Ale jak widzicie, bardzo ładnie zapalił. Teraz nawet powinien na gorącym silniku tak po prostu z pedała, także już próbujemy. Jednak nie. A jednak tak! Jak widzicie, bardzo ładnie chodzi. Tylko, aby tutaj pospawać ten widerez i naprawdę będziemy jeździć. Bardzo zadowolony jestem z silnika. Z roweru nie tak bardzo, ale z silnika naprawdę. Luks, miód. Cud, miód, marzenie. Może przesadzam, ale dobra, zobaczymy w następnym odcinku, co się będzie działo z tym rowerem. Postaram się pospawać i na następny odcinek powinien już być gotowy. Ale to wszystko, to nie zależy po prostu ode mnie, to zależy od osoby, która mi to będzie spawała. No dobra, słuchajcie, kończymy ten odcinek. Chodźcie. Kończymy odcinek, jak widzieliście. Jego jest głośniejszy bez wydechu i naprawdę lepiej chodzi bez wydechu. Lepiej się wkręca na obroty. To jest prawda, kurczę. Widzieliście sami na odcinku. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się do następnego. Ja się tym wydechem pobawię. Zamontuję go i jeszcze se zobaczymy zresztą. Trzymajcie się do następnego. Cześć.